Cześć, jestem Adam Słup, mamy was w kolejnym filmie, a dziś po roku wracamy do szlifierki Niteo Tools, która jest tutaj też za mną, karton od niej. Szlifierka akumulatorowa 20V Max. Niteo Tools oczywiście z Biedronki, jej cena to jest 199 zł. Ten film jest przez nikogo sponsorowany, ja ją kupiłem rok temu z własnych środków. Tak ona się prezentuje. Mamy szlifiereczkę oczywiście, uchwyt boczny. Akumulatorek 2A, który zaraz wyjmę, baterie oraz kluczyk do tarczy, do zakręcania, tak? I dziś chciałem wam tylko trochę nie opowiedzieć po roku, czy warto po prostu, tak? Bo wiele osób pisało, że nie warto, no trochę nie warto też, bo ona ma 8000 obrotów, tak? A dobra, po kolei może. Moja historia z nią się taka zaczęła. Kupiłem ją, poleżała u mnie 3 tygodnie, bo akurat tam miałem szkołę, nie było czasu nią coś porobić. No i stwierdziłem, dobra, oddam, bo po co mi, tak? Nie znalazłem, że tak powiem, dla niej czasu, no to ją oddam, tak? Później się okazało Biedronce, że nie mogę, bo już tam upłynął jakiś czas. No dobra, nieważne, została u mnie. No więc mówię, dobra, zanim nagram film, to spróbuję przeciąć sobie płaskownik. I taki 0,5 cm płaskownik. Właśnie. Ja zresztą co był na filmie sprzed roku. No, próbowałem ciąć i ona mi stawała, tam mówiłem, że bateria zła, ładowałem i w sumie na całej baterii mi się udało 4 przeciąć. Ale to wina leżała po mojej stronie, bo w instrukcji pisze, że trzeba najpierw baterię naładować 5-krotnie, dopiero ona osiągnie swoją, że tak powiem, całkowitą wytrzymałość. No i potem, jak testowałem, to rzeczywiście przeciąłem 10 czy 13 tych płaskowników półcentymetrowych. Więc wcale nie był taki zły wynik. I też chciałem tutaj się odnieść, że tak powiem, do filmu Jacka z Milion Pomysłów na Minutę, bo też chcieli tą szlifierką, tam jedną rzecz ucięli i od razu powiedzieli, że nie polecają i tak dalej. Ale to właśnie to jest to samo, co ja właśnie przed chwilą mówiłem. Nie róbmy testów narzędzi, gdzie mamy je przez tak. Bo jeśli mamy narzędzie chociaż miesiąc, to już jak ono nam u nas trochę porobiło, to możemy wydać jakąś opinię, a robienie filmu o czymś, no co mamy dopiero chwilę, no to tak trochę, no mi się wydaje trochę takie niefajne, no ale że, nie to, że ja coś do was mam, tylko takie moje zdanie, tak, na temat akurat tego filmu, chociaż tam innych też. No i co, no nosię ślady użytkowania. Tam powoli już chcą odchodzić te naklejki. No i co? Co ja ją generalnie robiłem? Przycinałem sporo korytek, docinałem kupę prętów wintowanych, ucinałem jakieś wystające gwoździe, szlifowałem drewno, metal. Znaczy wiadomo, no bateria się rozładowała, się ładowało i się nią pracowało. Wycinałem czasem jakieś bruzdy w tynkach, tam ciąłem jakieś tam czasem cegły, jakieś tam miękkie materiały. Bo ona jak najbardziej się do tego nadaje. No ona ma tylko 8000 obrotów, ale co będzie miała, to przetnie, bo owszem, będzie to do niej jakiś opór, ale ona da radę, tak? Zresztą to widać na moich filmach niektórych, gdzie ona jest w akcji i do właśnie do takich sporadycznych rzeczy ona się przyda. Zaraz wam w przyspieszonym tempie albo jakoś tak pokażę właśnie cięcie tych materiałów. Już nie będę robił testów wytrzymałościowych akumulatora, bo był robiony rok temu, teraz to nie ma sensu. Jedyne co mogę powiedzieć, nie stracił, że tak powiem, nic na wartości, że jakoś tam gorzej się ładuje, nic się z nią nie dzieje. Także co, polecam, tak? Mimo że film nie jest przez nikogo sponsorowany, to mogę wam ją polecić. Fajna zabaweczka. Oczywiście, o, co to się położy? No właśnie. Tarcza się poluzowała, ale o, widzicie. Bez kluczyka da się ją, że tak powiem, zamocować, tak? No i co? Oczywiście warto okulary, słuchaweczki. To wam jeszcze pokażę szybkie tutaj cięcia wkręcików i gwoździ, a tych pozostałych pozostałe jakiś tam aluminiowy profil, kotowniczek, płaskowniczek, jakiś taki teownik, coś takiego. No i jakieś takie kordoły, to za chwilę.
I odnośnie teraz tych wkrętów. No ja jestem, że tak powiem, z niej bardzo zadowolony, bo ona bardzo mi ułatwiła pracę. Podczas gdy ja rozbiłem palety, jakiś gwóźdź mi się zagiął, nie mogłem czegoś tam wybić. Po prostu brałem spółki, szlifierkę, ucinam, bach, nie muszę wyciągać tego kabla i tak dalej. I powiem wam, że dzięki też tej szlifierce zaczęła się moja przygoda z Rayobi, bo mi się spodobało narzędzie na akumulator. No i teraz mam ich już 2, 4, 6, 8, no 10. No. Dobra, już wam pokazuję, co ona tu potrafi zdziałać z innymi tego typu materiałami. No i jak widzicie, sobie trochę pociechałem. Jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałem, ale to chyba się domyślicie, że tarcza to 125 mm. To co przed chwilą wszystko widzieliście, to nie powinno być tak wyglądać, tak? Nie powinienem tego wszystkiego trzymać, ale robiłem to na własną odpowiedzialność. A druga sprawa też, ta szlifierka nie służy do takiego ciągłego cięcia, tak jak przed chwilą, tak? To powinny być przerwy i tak dalej, bo akumulator moment straci prąd. No i tak to kolorowo nie będzie wyglądać. Ale jak widzieliście, sobie poradziła. Przy tej szlifierce też wiadomo, że jak dociśniemy ją przy cięciu płaskownika czy tego, ona nam stanie, tak? Ona nie jest przyzwyczajona do takich obciążeń. Ale jeśli będziemy po prostu powoli cieli do przodu, do tyłu, nie naciskając na nią, to nam spokojnie przetnie. I też pamiętajcie, dobra tarcza, ja akurat używam ProLine'a tych 1 mm. Bardzo dobre. A tam już i tam próbowałem trochę innych tarcz marketowych czy tam innych. Nie, szybko moment, no, ten korunt no, zjeżdża tak po prostu, no, tarcza się zmieszała. A te ProLine'a to już parę ich przerobiłem i całkiem. No dobra, myślę, że dogłębnie wyczerpałem temat, bo już sporo było pytań innych. Tego typu jakieś no zapytań ogólnie. Jeszcze mnie, że tak powiem, czeka porównanie tej szlifierki z Rayobi. Tylko że ja mam szlifierkę Rayobi bezszczotkową, która ma 11 tysięcy obrotów, więc no nijak do tego nie teo. Ale z chęcią bym jeszcze ją porównał z Yato i może jeszcze się uda mi załatwić niższy model Rayobi, który też ma chyba 8 tysięcy czy 8,5 tysiąca obrotów. To wtedy może ciekawe by wyszło porównanie, która lepsza i tak dalej. Myślę, że też nie ma co sensu robić jakichś testów akumulatora. No nie, to już mówiłem. Dobra, powtarzam się. Bo już za długo gadam. No dobra, no film trochę myślę, że długi, ale w końcu wyczerpałem temat. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to jest Submat. Cześć!